Witam Państwa, kłaniam się, Marek Skowroński, szczęść Boże. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Marcin Dybowski. Witam Pana, kłaniam się, szczęść Boże. Daj Boże, witam serdecznie w nowym roku. Wszystkiego dobrego do tego roku, błogosławieństwa Bożego wszystkim oglądającym ten kanał, no i oczywiście prowadzący też. Niech go Pan Bóg błogosławi. Bóg zapłać również wszelkiego dobra, niech Pan Bóg błogosławi. Pan Marcin Dybowski jest właścicielem wydawnictwa Antyk, jest również działaczem społecznym, politycznym i publicystą. Dziś będziemy rozmawiali po raz drugi, po raz kolejny o książce Epifaniusa Ukryta strona dziejów, nowy porządek świata, nowy ład ekonomiczny, globalizm, masoneria i tajne sekty. Nie bez kozery wybieramy dzisiaj tę książkę, ponieważ jest to książka, wydaje się, bardzo ważna pozycja na rynku wydawniczym. I tu pozwolę sobie w takim razie rozpocząć naszą rozmowę od pewnego fragmentu. United Religions Initiative to najnowsze, ambitne zamierzenie teozofii mające na celu zjednoczenie wszystkich religii świata w służbie globalizmu. A wszystko zaczęło się w 1993 roku podczas sesji Parlamentu Regionów w Chicago, zorganizowanej z okazji setnej rocznicy jego powstania. I dalej. Czytamy. Pomysł powołania międzynarodowej instancji zajmującej się zjednoczeniem światowych religii, która miałaby działać w ścisłej współpracy z ONZ, został przedłożony przez Sir Zygmunta Sternberga, który uczestniczył w sesji jako dyrektor Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, wspólnie z Robertem Millerem, wybitnym reprezentantem New Age przy Narodach Zjednoczonych. I dalej czytamy. Dość szokujące informacje. Jan Paweł II docenił wkład Sternberga w zapoczątkowanie nowego etapu relacji między Żydami i chrześcijanami i nadał mu w 1982 roku tytuł kawalera Orderu Rycerskiego Świętego Grzegorza Wielkiego. Przy okazji odnotujmy, że Wielki Krzyż tego orderu został nadany za zasługi dla Watykanu Morrisowi Leverowi, brytyjskiemu adwokatowi, przywódcy Loży B'nai B'rith Moses Gaster. 13 kwietnia 1986 roku Sir Sternberg towarzyszył papieżowi w swoim stroju kawalera orderu podczas jego wizyty w rzymskiej synagodze. Mówimy o wizycie Jana Pawła II. I jeszcze jeden urywek. W 1988 roku Sternbergowi przyznano Order Zakonu Świętego Jana w Jerozolimie, podlegającego brytyjskiej monarchii. Natomiast w 1989 roku Paul Harris otrzymał tytuł Fellow Rotary Clubu, który to zaszczyt w 1981 roku przypadł także Janowi Pawłowi II. W 1990 roku działania Sternberga objęły także wspólnotę Saint Egidio w Rzymie, której patronuje Watykan. Celem tej organizacji, która jest dziś obecna w 24 krajach, jest promocja dialogu międzyreligijnego. Szok. Tak, rzeczywiście przez całe wieki, można powiedzieć od samego początku istnienia Kościoła, wszyscy przywódcy Kościoła, oczywiście począwszy od papieży, przeciwstawiali się jakimkolwiek próbom połączenia różnych religii. Wskazywali to bardzo dobitnie także i w XIX wieku, i na początku XX wieku. Wszyscy papieże wskazując wyraźnie, że absolutnie religii katolickiej nie można mieszać z innymi religiami i że nawet nie można stwarzać pozoru takiego, jakoby właśnie Kościół mógłby się zamieszać
jakieś takie kontakty i spotkania i konferencje i działania, ponieważ to zdezorientowałoby zwykłych wiernych i byłoby zakłamaniem tej rzeczywistości, że jedynym prawdziwym kościołem jest Kościół katolicki, że jedyną prawdziwą religią jest religia katolicka. I to przez całe wieki, przez całe 2000 można powiedzieć lat prawie, było źrenicą w oku Kościoła, by właśnie absolutnie nie dać się wciągnąć w jakiekolwiek budowanie, czy to struktur, czy to w ogóle jakiejś idei takiej, która by zakłamywała właśnie tę rzeczywistość, że jest jeden Kościół katolicki, tak jak jest, jak była jedna arka Noego, która uratowała z potopu tych, których Pan Bóg chciał uratować i którym dał szansę nagrodzenia ich właśnie ich wierności. Tymczasem teraz mamy, a ta książka bardzo ważna, bardzo cenna, można powiedzieć, to jest zbiór absolutnie taki encyklopedyczny tych wszystkich nazwisk, tych wszystkich także nazw organizacji, tej właśnie dążności do różnego rodzaju działalności globalistów tak zwanych na różnych poziomach, więc w tej właśnie książce wyraźnie opisane jest, jak można powiedzieć Rzym, który rozeznawał przez całe wieki prawidłowo te zagrożenia, nagle po Soborze Watykańskim II rzucił się w objęcia tych właśnie wszystkich zagrożeń, w tym przede wszystkim zaczął brać udział w jakiejś zupełnie makabrycznej idei fix, która polegać ma na budowaniu jakiejś wspólnej jednej religii, co, bo książka wyszła, tak jak powiedziałem, wcześniej jeszcze, zanim w ogóle Franciszek doszedł do władzy. No a mamy właśnie te ostatnie wydarzenia z Abu Zabi czy Abu Dhabi, w zależności od tego, jak kto chce wymawiać, gdzie po prostu w ogóle równa się religię islamską z religią prawdziwą, religią chrześcijańską, katolicką i wskazuje się, jakobyśmy mieli tego samego Boga. No, w związku z tym te czasy jakby tutaj nadejdą, których Pan Bóg pokaże, czy rzeczywiście jest taki sam jak mściwy Allah, czy jak mściwi jego wyznawcy, którzy po prostu wręcz mają nakazane mordowanie innowierców, tak? Czy rzeczywiście chrześcijaństwo jest taką samą religią jak wszystkie te inne, tak? No i tutaj to w tych cytatach bardzo wyraźnie przypomnienie właśnie tych szalonych nominacji, które dzisiaj jeszcze bardziej przeszły na inny grunt, bo tutaj Jan Paweł II był bardzo aktywny politycznie, można powiedzieć, jego pontyfikat jest bardziej polityczny niż jakiś, można powiedzieć, broniący teologii katolickiej, dogmatów katolickich, prawa kanonicznego, czy w ogóle tradycji, tak można powiedzieć. Przecież za tego pontyfikatu doszło do tej tragicznej sytuacji ataku na arcybiskupa Lefebvre'a i ekskomuniki zarówno jego, jak i tych, których wyświęcił na biskupów, co później przecież podważył Benedykt XVI, jakby cofając tę ekskomunikę, ponieważ już jasnym stało się po prostu, że były to ekskomuniki, nieważnie, że tak powiem, nałożone z pominięciem okoliczności wykazanych w prawie kanonicznym. Ale wracając do samej książki, książka rzeczywiście jest przebogatą kopalnią wiedzy na temat właśnie tego, wskazywaniem tych nazwisk, tych właśnie chociażby odznaczeń, orderów, które nagle ci
ludzie, którzy absolutnie nie mają nic wspólnego ani z dziedzictwem świętego Grzegorza Wielkiego, ani w ogóle z dziedzictwem jakimś katolickim, wręcz są po prostu, należą do organizacji wprost wrogich katolicyzmowi. No i mamy właśnie to początek był za czasów jeszcze wcześniejszych, czyli Jan XXIII, Paweł VI. I tutaj jest przytoczony właśnie to rozdawnictwo odznaczeń przez Jana Pawła II. No a dzisiaj przecież mamy też Franciszka, który wręcz po prostu do dyskasterii czy do różnych instytucji kościoła zaprasza ludzi, którzy wprost są nieprzyjaciółmi, czyli na przykład zaprasza do instytutów, które były powołane po to, by bronić życia, zaprasza tych, którzy wprost mówią o tym, że są zwolennikami aborcji, prawda, albo antykoncepcji, co najmniej antykoncepcji. Mamy sytuację taką, gdzie do instytucji kościoła zaprasza się takich ludzi jak prawda, Soros czy Jeffrey Sachs. No więc ludzi, którzy absolutnie niszczą prywatną własność, niszczą to wszystko, co jest dziedzictwem cywilizacji łacińskiej po to, żeby po prostu torować drogę komunizmowi, czy socjalizmowi, czy rozwiązaniom właśnie takim, które zmierzają w stronę chociażby właśnie tego globalizmu i rządu światowego. Jak to możliwe w takim razie, że no, tu nie chodzi w tej naszej dzisiejszej rozmowie o to, żeby atakować osobę Jana Pawła II, tylko no, jednak chciałbym, żebyśmy jednak to powiedzieli. Jak to możliwe, że co się takiego zadziało wewnątrz samego Kościoła katolickiego, że nagle nauczanie o współpracy z masonerią, z wrogami Kościoła, przestało obowiązywać. To nauczanie, zgodnie z którym jakakolwiek forma pomocy, współpracy z takimi osobami jest po prostu zabroniona. No tak, to rzeczywiście to jest ciągle to jest to samo, co teraz mamy z tym błogosławieniem związków homoseksualnych, tak, że niby doktryna się nie zmieniła, czyli na przykład nauczanie o tym, że nie wolno z masonerią mieć nic wspólnego, zostało nawet niedawno przecież powtórzone przez Franciszka, a praktyka jest zupełnie czym innym. No bo tutaj chodzi o co? Chodzi o to, że jeśli ktoś chciałby zmieniać doktrynę, no to naraziłby się na jasny, jawny zarzut szerzenia herezji. W związku z tym oni znaleźli od czasu Soboru Watykańskiego takie rozwiązanie, że nie będziemy pozornie, nie będziemy zmieniać doktryny i dogmatów, dlatego bo one same ulegną zmianie, jeśli zaczniemy zmieniać praktykę, czyli duszpasterstwo. Czyli proszę zauważyć, tak samo jak w tej chwili z tym błogosławieniem związków homoseksualnych. Tu chodzi o to, żeby wprowadzić to do jakiejś praktyki duszpasterskiej, albo na przykład zająć się duszpasterstwem ludzi żyjących w konkubinacie, ale nie po to, żeby oni po prostu powrócili do Boga, żeby się rozstali, albo żeby, jeśli nie ma przeszkód, żeby ten konkubinat, w którym żyją, po prostu zamienili na życie zgodne, sakramentalne, tylko po prostu to ta praktyka duszpasterska, te rekolekcje, te udzielanie komunii świętych tym ludziom pokryjomu, byle uczenie ich tego, żeby przystępowali do komunii, ale nie w swojej parafii, bo w swojej parafii to mogą kogoś zgorszyć, a tak jak gdzieś tam sobie dalej pojadą, to nikogo nie zgorszą. No to wszystko właśnie przecież już było od dziesięcioleci i koniec końców właśnie to doprowadziło do tego kryzysu rozumienia, czym jest sakrament małżeński i chociażby właśnie ukazaniem się już później dokumentów takich, które wydał przecież Franciszek, które po prostu zaczęły w ogóle kwestionować węzeł małżeński, prawda, sakrament małżeństwa, który właśnie wprost zaczął propagować możliwość
udzielania komunii świętej tym ludziom, którzy żyją w grzechu śmiertelnym i tak dalej, i tak dalej. I to też pozornie jest wypowiadane, są zaklęcia, że tu nie chodzi o zmianę doktryny, że tutaj chodzi tylko o duszpasterstwo. No ale właśnie wrogowie Kościoła doskonale wiedzą, że ta zasada obowiązuje, że jak się modlisz, jak wierzysz, tak żyjesz, jak żyjesz, tak wierzysz, jak się modlisz, tak też wierzysz, jak wierzysz, tak się modlisz i tak dalej. To są te rzeczy, które są wzajemnie bardzo mocno powiązane. To jest nawet taka łacińska definicja tego lex credendi, lex vivendi, lex oriendi. No i to ma na siebie nawzajem wpływ. Jeśli się po prostu nie naucza prawidłowo wszystkich tych rzeczy, nie czuwa się nad tymi wszystkimi rzeczami naraz, to w pewnym momencie dochodzi do tego właśnie, że jeśli się zmieni sposób modlitwy, to to ma później po prostu absolutny jakby oddźwięk w tym, jak człowiek żyje i jak człowiek wierzy, tak? Więc oni nie mogą wprost negować pewnych dogmatów katolickich, bo wtedy się narażą na to, że zostaną zdemaskowani, a nawet okrzyknięci heretykami i to formalnymi, w związku z tym będą musieli być wykluczeni z Kościoła. W związku z tym oni po prostu nie nakazują od razu zmiany doktryny wiary, tylko zmieniają na przykład liturgię, tak? I poprzez liturgię tak oddziałują, że ludzie protestantyzują się, zaczynają zupełnie inaczej traktować chociażby sakrament małżeństwa, bo przypomnijmy, że protestanci nie traktują małżeństwa jako sakramentu, tylko jako pewnego kontraktu społecznego, czyli po prostu tak, jak to było przed Chrystusem. Kolejny fragment. W związku ze swoim zaangażowaniem w promowanie synkretyzmu międzyreligijnego Sternberg otrzymał w 1998 roku masońską nagrodę imienia Templetona, przyznawaną za zasługi dla postępu w dziedzinie religii. Ten sam Sternberg, który wcześniej został uhonorowany przez papieża Jana Pawła II. W lipcu tego samego roku, czyli 1998 roku, Open Society, a w zasadzie Open University, przepraszam, przy Open Society Sorosza nadał mu tytuł doktora honoris causa. Wspólnie z Gorbaczowem, Dalai Lamą oraz żoną twórcy Scientologii Barbarą Marx Hubbard, Sternberg patronuje działającej w celu kształtowania globalnej wizji i mądrości na nowe tysiąclecie Światowej Komisji na Rzecz Globalnej Świadomości i Duchowości. I rzecz kolejna, która powiedzmy, że jest troszeczkę szokująca, chociaż może nie aż tak bardzo. W ramach tej Unii działają właśnie takie osoby jak George Soros i inne osoby. Jak to możliwe, że z takimi osobami współpracują papieże? Gdzie tkwi problem? Czy to znaczy, że Watykan jest w jakiś sposób uzależniony finansowo od tych ludzi? No, afery różnego rodzaju finansowe, które wstrząsały nieraz Watykanem, no oczywiście mają na celu uzależnianie Watykanu od tych właśnie wielkich tego świata, bo wtedy dużymi pieniędzmi można łatać duże dziury czy duże problemy, z tym, że oczywiście jest to absolutnie sztucznie wywoływany problem i takie problemy dawniej rozwiązywano poprzez różnego rodzaju zbiórki i hojność katolików, bo ona jest absolutnie wystarczająca, żeby wybrnąć z różnego rodzaju kłopotów finansowych. Z tym, że mamy do czynienia niestety z hierarchami, którzy są coraz bardziej bezczelni i coraz bardziej pazerni.
coraz bardziej wychodzą na jaw właśnie jakieś zwykłe malwersacje i przywłaszczania sobie mienia, no bo tak to jest, no jeśli wiarę się traci, jeśli się służy mamonie, no to w tym momencie nie można służyć Bogu, przecież to jest to, co sam Chrystus powiedział, że nie można dwom panom służyć, nie można służyć Bogu i mamonie. Jeśli się zaczęto wymądrzać ponad samego Chrystusa, uważając, że lepiej od Niego się wie, jak należy Kościół reformować, w jaki Kościół sposób można prowadzić, w jaki sposób być dobrym pasterzem i oni twierdzą, że są lepsi, mądrzejsi od Chrystusa, że ci wszyscy, którzy przez całe wieki z taką starannością i z takim poświęceniem kierowali nawą Kościoła, byli głupcami, a oni teraz będą tymi mędrcami, bo oto nagle niby dopiero teraz ma być jakaś pięćdziesiątnica, dopiero teraz ma być jakieś nowe wylanie Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko jakieś sformułowania albo jakieś milenijne, że jakieś nowe tysiąclecie, nowa ewangelizacja i tak dalej. No to są wszystko jakieś sformułowania, które świadczą o obłąkaniu, o tych pasterzy, którzy uważają, że nie wiem, stają się, są jak czymś wyjątkowym na etapie, że tak powiem, właśnie tej drogi zbawienia i że czymś zupełnie nowym, nie widząc tego, że depozyt wiary jest czymś, do czego nie można niczego dodać, ani z czego nie można niczego ująć i że trzeba go po prostu przekazać dokładnie tak, jak to robiły poprzednie pokolenia, które pogłębiały tylko rozumienie tego wszystkiego, ale niczego nie zmieniały. Natomiast my mamy w tej chwili taką właśnie sytuację. Stąd to obłąkanie, stąd to szukanie, że tak powiem, poklasku, no bo chyba gdzieś tam w podświadomości jednak ci ludzie, ci pasterze zdają sobie z tego sprawę, że poklasku Boga nie mogą znaleźć. No więc jeśli są hasła, że trzeba się otworzyć na ten świat, w sytuacji, gdy Chrystus mówił cały czas o tym właśnie, że ten świat to nie jest coś, wobec czego my się mamy otwierać, tylko mamy ten świat nawracać. To nie świat jest dla nas drogą Kościoła, czy człowiek nie jest drogą Kościoła, tylko Kościół jest drogą dla człowieka. I dlatego, bo jest tym mistycznym ciałem Chrystusa i sam Chrystus o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Więc no po prostu tu są przewracane do góry nogami pewne rzeczy i jakby doświadczenia Kościoła z poprzednich wieków przez ludzi, którzy są ogarnięci pychą. No więc jeśli są ludzie jakby ogarnięci pychą, no to pewnych rzeczy niestety nie zauważają i w tym także nie zauważają jakby swojej śmieszności. Szukają poklasku, ponieważ u Boga tego poklasku nie mogą znaleźć, no bo występują przeciwko Niemu i pewnie podświadomie jakby wiedzą, że przeciwko Niemu występują, no to zaczynają szukać właśnie poklasku w tym świecie i ten świat właśnie kupuje ich tym, że albo gdzieś tam zrobi z nimi jakiś wywiad, albo jakąś książkę im wyda, albo po prostu, nie wiem, właśnie pokaże w jakichś wiadomościach, no i nie ma już wtedy końca temu obłędowi, bo wtedy się po prostu właśnie biega za takimi Soroszami, czy za jakimiś Sachami, czy innymi ludźmi po to tylko, żeby oni powiedzieli tak, tak, no rzeczywiście coś tam macie ciekawego do powiedzenia, ale wiecie, towarzysze, no może my się tu do was uśmiechniemy, ale musicie wziąć udział w takich czy innych, prawda, organizacjach międzynarodowych. I Kościół, który sam jest absolutnie powszechny, co oznacza słowo przecież katolicki, jest powszechny, jest po prostu uniwersalny, jest jakby międzynarodowy, można powiedzieć, nie ma bardziej międzynarodowej i bardziej jakby globalnej organizacji, jaką jest Kościół i ten Kościół zapomniał o tym, że sam jest powołany do tego, by być właśnie przewodnikiem, żeby być globalny, ale posłuszny
Bogu i zaczął po prostu, odrzucił posłuszeństwo Bogu i utracił swoje poczucie globalności i dlatego biega za takimi czy innymi globalistami, licząc na ich poklepanie po plecach. Ideę powstania tak zwanego One World Church i religii światowej był również zaangażowany prezbiteriański biskup San Francisco William Edwin Swink. I między innymi on powiedział takie słowa: świat zmierza ku jedności, co przejawia się w globalnej ekonomii, globalnych mediach i w globalnym ekosystemie. Brakuje jeszcze tylko globalnej duszy. Co ciekawe, w ideę również i działania na rzecz utworzenia religii światowej zaangażowany był Michał Gorbaczow. Tak, no to na zasadzie takiej można powiedzieć, jak to mówił Wyszyński o złotej międzynarodówce i czarnej międzynarodówce, tak, czyli właśnie tej masonerii, tak, no po prostu pierestrojka i te przekształcenia się Związku Radzieckiego były pewnym właśnie planem podboju świata, zmiany oblicza komunizmu, pozornego, że tak powiem, jego upadku, no, ale mówić nawet ten cytat właśnie z tej książki, no pokazuje właśnie, jak bardzo zakłamane są te środowiska. Przecież trudno tutaj mówić o jakimkolwiek w tej chwili ładzie, w sytuacji, gdy jest tyle wojen wciąż na świecie, tyle konfliktów, nie ma żadnej globalnej ekonomii. To, że po prostu globalnie wymieniają się jedni bananami, a drudzy jakąś tam techniką, albo samochodami, albo czymś innym, to cóż w tym jest takiego, jakby to powiedzieć, dziwnego, co niby z tego ma wynikać, tak? No po prostu to jest rynek. Ten rynek jest bardziej, że tak powiem, jakby możliwy do kontaktowania się dzięki temu, że mogą się z najdalszych zakątków świata ludzie porozumiewać w sprawie tego, co chcą sprzedać. Ale to wcale nie znaczy, że następuje jakiś brak rywalizacji, wręcz przeciwnie, przecież jest podbój, absolutny podbój. Proszę zobaczyć, co się dzieje z Unią Europejską, w jaki sposób Unia Europejska niszczy kraje właśnie narodowe, jak państwa narodowe mają zniknąć, jak w jaki sposób jest w sposób absolutnie bezwzględny realizowana dominacja niemiecka przy pomocy pewnych lewarów politycznych w sytuacji zagrożenia dla ich gospodarki, ponieważ ta ich gospodarka się sypie, jak w jaki sposób, nie wiem, kraje produkujące ropę bezwzględnie wykorzystują swoją pozycję, w jaki sposób bezwzględnie wykorzystują swoją pozycję każde z większych czy państw, czy w ogóle mocarstw, tak? W jaki sposób dominuje gospodarczo i ratuje swoją sytuację, chociażby Stany Zjednoczone, w jaki sposób to robią, w jaki sposób w Ameryce Łacińskiej dochodzi do rywalizacji, w jaki sposób jest niszczona gospodarka Ameryki Łacińskiej i w jaki sposób próbują się te kraje bronić, prawda? Chociażby ostatnie wybory w Argentynie, gdzie szaleniec, można powiedzieć, pod wieloma względami został prezydentem, ponieważ tak szalona sytuacja jest samej Argentyny, że naprawdę i właśnie spowodowana nie przestrzeganiem przykazań Bożych, a przede wszystkim w gospodarce tej najważniejszego przykazania, jakim jest nie kradnij, prawda? I w jaki sposób te narody katolickie, społeczeństwa chrześcijańskie, no po prostu są niszczone. Weźmy chociażby teraz ostatnie strajki rolników w Niemczech, prawda, czy wcześniej w Holandii, jak ludzie po prostu bronią swojej własności, którą mają od wieków, jakieś rody rolników, prawda, które od pradziada uprawiają jakieś tam ziemie i nagle jakaś banda debili
wystarczy jednym czy pięcioma głosami przegłosuje jakąś nową ustawę, która każe ludziom płacić za coś, co jest, nie wiem, zawartością powietrza, bo każą płacić za dwutlenek węgla albo za azot, gdzie tego azotu, z tego co nie pamiętam, w szkole podstawowej to było, tego azotu chyba jest, nie wiem, 60 czy 80% w powietrzu i nikomu ten azot nie czyni żadnej szkody. Nagle chcą pozbawiać ludzi ich własności, bo za dużo azotu oni wytwarzają. No więc po prostu mamy do czynienia z rządami ludzi coraz głupszych, coraz mniej wykształconych, ludzi, którzy po prostu nie wiem, jak, czy w ogóle studia jakiekolwiek kończyli. No chociażby weźmy teraz dzisiejszą sytuację w Polsce, gdzie po prostu coraz głupsi posłowie są wybierani przez coraz głupszych wyborców, no i oni mają mandat do tego, żeby wywracać całe nasze życie do góry nogami. Więc na tym właśnie to polega, ten globalizm polega po prostu na raczej na rozszerzaniu się globalnej głupoty i właśnie takich okrągło brzmiących wypowiedzi, które są tutaj przytoczone, czy chociażby którymi my jesteśmy świadkami, bo wystarczy posłuchać, co głupiego mówią w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej, czy co mówi na przykład Franciszek na temat robaczków albo bakterii, albo nie wiem czego, albo LGBT i tak dalej. No i ci ludzie niestety sprawują jakąś władzę i sprawują ją w coraz gorszy, coraz bardziej satanistyczny sposób, wbrew rozumowi, wbrew w ogóle doświadczeniom, ale właśnie po to, żeby prowadzić świat do chaosu, bo w tym chaosie, który będzie postępował, nagle okaże się, że oni mają do zaproponowania jakieś kolejne rozwiązania do tych problemów, które sami tworzą, tak? No chociażby nie tylko w polityce, ale na przykład także i w religii, tak? No wystarczy spowodować totalny spadek powołań kapłańskich, żeby na przykład ktoś nagle zaproponował, to w takim razie zacznijmy święcić kobiety i jestem przekonany, że natychmiast milion kobiet, bo one lubią się do wszystkiego zgłaszać i teraz wszystkim rządzić, prawda? I zgłoszą się te kobiety i nagle okaże się, że mamy problem powołań kapłańskich rozwiązany, a że jest to niezgodne z rozumem, niezgodne w ogóle z doświadczeniem cywilizacyjnym i hierarchią, że tak powiem, ustanowioną przez Pana Boga, wypowiedzianą już w Księdze Rodzaju, kto ma być głową, a kto ma być sercem, że tak powiem, rodzaju ludzkiego i że przewodzić mają mężczyźni i że oni są przez Boga powołani do zarządzania, czy to nam się podoba, czy nie, patriarchat jest, że tak powiem, z mocy ustanowienia boskiego. Oczywiście nie po to, żeby się mężczyźni znęcali nad słabszymi od siebie, ale po to po prostu, żeby ten świat mógł ocaleć, tak? Ostatnie pytanie. Czy w takim razie nominacje biskupie, kardynalskie, chociażby polska nominacja na kardynała Grzegorza Rysia, to jest również dowód swego rodzaju posłuszeństwa, czy też nagroda w zamian za reprezentowanie pewnej określonej linii lewicowej, ale tak naprawdę powiedzmy wprost linii zdrady Chrystusa? No, można powiedzieć, że nagrodzenie gorliwości, prawda? Bo dlatego, bo jeśli chodzi o pozostałych biskupów, to też trudno tutaj mówić o tym, że mamy do czynienia z jakimiś wielkimi obrońcami świętej wiary katolickiej. No, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę teraz sprzeciwianie się biskupów tym rozwiązaniom nakazywanym przez Franciszka i tego szaleńca, który został szefem kongregacji do spraw nauki wiary, gdzie po prostu wymyślono sobie błogosławienie związków, znaczy błogosławienie par
par jednopłciowych, tak, no to też ci biskupi, jeśli występują przeciwko nim, przeciwko temu rozwiązaniu, wreszcie, nareszcie, to jest to, że tak powiem, dosyć opóźnione i można powiedzieć, że z tym biskupom w gruncie rzeczy nie przeszkadza mnóstwo innych rzeczy, które się wcześniej już wydarzyły i zostały przyklepane. No zareagowali na taką zupełną oczywistą oczywistość, żeby zacytować klasyka. No ale przepraszam bardzo, czy to oznacza, że wszystko będzie w porządku, jeśli się po prostu tylko wycofa ten dokument, tak? I wystarczy, że co, cofniemy się 2-3 lata wstecz i wtedy uznamy, że ten kościół to jest kościół rzeczywiście ten wierny, czy po prostu jednak trzeba stwierdzić, że nawet cofnięcie się na 2-3 lata czy 5 lat wstecz też nie może być dla katolika akceptowalne, tak? Bo po prostu zdrada Chrystusa co najmniej w sposób, że tak powiem, jakby taki materializujący się w postaci różnego rodzaju nonsensownych wypowiedzi czy nonsensownych dokumentów, no to jest co najmniej, to są lata 60. poprzedniego wieku, tak? Nic nam tutaj nie da cofnięcie się do tego czasu sprzed dokumentu o błogosławieniu związków, więc ci biskupi po prostu nawet, którzy i teraz występują i protestują, no to raczej protestują tylko wobec jednej jakiejś tam rzeczy, a nie widzą całościowo tej kwestii, że przecież po prostu Kościół jakby jest podmieniany, że ten Kościół jest zapędzany właśnie krok po kroczku do działań sprzecznych z nauczaniem Chrystusa, a w encyklikach, na co nikt nie zwracał uwagi, zarówno Jana Pawła II, a nawet Benedykta XVI, jest po prostu wprost nawoływanie do rządu światowego. To proponuję, żeby Państwo sobie już po tej audycji sami, że tak powiem, poszukali w encyklikach społecznych zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta, nawet XVI, sformułowań związanych właśnie z dobrodziejstwem, jakie nastąpi, jeśli będzie po prostu powoływany rząd światowy. Tylko że my po prostu, do nas to bardzo powoli albo dociera, albo w ogóle nie chcemy o tym myśleć, albo po prostu to jest tak trudny dla nas katolików temat, że po prostu zamykamy oczy, zamykamy uszy i pocieszamy się, że oto tak zresztą jak i Polacy się fantastycznie potrafią zawsze pocieszać, żeby nie wiem co, jacy Judasze z nas byli w stosunku do sprawy Chrystusowej, to na pewno Polska przetrwa i na pewno Polska zostanie ocalona, tak? Tymczasem no, Chrystus powiedział, że wywyższy owszem tą Polskę, jeśli okaże się wierna. Czy Polska jest wierna? Czy Polska jest wierna w sytuacji, gdy przed chwilą została podpisana, nie wiem, ustawa dopuszczająca na przykład in vitro? I widzę organizacje jakieś katolickie, które się zwołują pod Pałac Prezydencki, żeby się pomodlić na różańcu, ale w sytuacji, gdy się proponuje tym ludziom, słuchajcie, no dobrze, odmawiajmy różaniec i zresztą ja jestem absolutnie za tym, żeby odmawiać, bo sam przecież jestem w krucjacie różańcowej za ojczyznę, no ale ci sami ludzie, ja im proponowałem, że dobrze, odmówmy różaniec, po czym skierujmy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego, bo przecież in vitro jest uderzeniem w rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej zakazu eugenicznego zabijania, tak? No a w in vitro mamy do czynienia z zabijaniem poczętych dzieci właśnie z przyczyn eugenicznych, tak? No i nie wiem, do tej pory do kogokolwiek bym się w tej sprawie nie zwrócił, no to słyszę tylko tak, to rzeczywiście trzeba by było to zrobić.
Po czym ja nie widzę, żeby te stowarzyszenia katolickie czy te organizacje, które tutaj potrafią bić pianę, prawda, no właśnie chociażby zaproponowały Polakom w skali całego kraju, żeby zebrać podpisy pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że milion czy 2 miliony podpisów byśmy zupełnie spokojnie mogli zebrać i do Trybunału Konstytucyjnego skierować taką rzecz. Tak? To samo na przykład, nie wiem, jest atakowany Giedrzwałt, można wzywać ludzi do, owszem, modlitwy, no ale też i do działania trzeba wezwać, no chociażby na przykład do bojkotowania wyrobów niemieckich, czy chociażby bojkotowania Lidla. I nagle okazuje się, że te organizacje, które tyle wysiłku potrafią włożyć w, nie wiem, jakieś orszaki, organizowanie orszaków Trzech Króli, jakichś orszaków Chrystusa Króla, jakichś, nie wiem, takich czy innych różańcowych, prawda, modlitw publicznych i tak dalej, nagle nikt z tych ludzi nie jest skłonnych do tego, żeby po prostu właśnie wezwać Polaków, katolików do bojkotu Lidla, a to jest rzecz, która by bardzo przemówiła do tych globalistów, dlatego, bo cały globalizm, proszę zauważyć, ja to mówię od lat, cały globalizm jest rzeczywiście przerażający, te korporacje są przerażające, ale my możemy w tego kolosa uderzyć w jego gliniane nogi. Tymi glinianymi nogami tego kolosa jest właśnie to, że to my naszym portfelem wzmacniamy te korporacje. Wystarczy, że przestalibyśmy kupować te rzeczy, które są właśnie rzeczami sprzedawanymi przez te korporacje i tak jak one potrzebowały od 5 do 10 lat, żeby absolutnie zdominować wszystko, to my w ciągu 10 czy 15 lat przez właśnie zagłodzenie tych korporacji po prostu doprowadzilibyśmy do ich upadku, tak? I nagle ci sami katolicy, którzy mówią tak tyle o masonerii, o konieczności walki z masonerią, o różańcu świętym, o modlitwie różańcowej, nagle po prostu w żaden sposób nie są w stanie po prostu właśnie się dogadać między sobą, że po prostu wiadomo, że nie zrobimy tego w ciągu jednego miesiąca, nawet jednego roku, ale po 3, 4, 5 lat będziemy mieli dokładnie takie same pierwsze kroki, jakie te korporacje. I po 10-15 latach po prostu te korporacje, które niszczą w tej chwili państwa narodowe, które po prostu wszystko są w stanie przejąć i zniszczyć, którzy w swoich kieszeniach mają po prostu rządzących tym światem albo ich kukiełki, takie jak, nie wiem, Tuska czy Morawieckiego, prawda, bo to obaj są ludźmi korporacji, no to po prostu jesteśmy w stanie to zmienić. Nie, okazuje się, że to Matka Boska ma to zmienić, tak, bo my się do niej modlimy, zapominając, że przecież Matka Boska, owszem, to jest chętna, żeby to wszystko zmienić, ale poprzez ludzi, którymi chciałaby się posłużyć, tak? No i okazuje się, że nie ma ani biskupów, którzy by stanęli pod klinikami aborcyjnymi, którzy by razem z ludem właśnie odmawiali ten różaniec. A przypomnę, że na przykład w momencie, kiedy na Ukrainie katolicki biskup, arcybiskup Mokrzycki poszedł i modlił się właśnie na różańcu razem z jakimiś katolikami, no to po prostu po krótkim czasie w tej klinice nastąpiła katastrofa, już, znaczy katastrofa z ich punktu widzenia i po prostu aborcja się tam skończyła, więc po prostu biskupi, jak wykonują swoją władzę, której są poddane także i nieczyste duchy, czy te duchy piekielne, to one po prostu ustępują. No, dlaczego na skali całego kraju w Polsce żaden biskup nie przewodzi bojkotowi na przykład Lidla, dlatego, bo jest niszczone nasze sanktuarium w Giedrzwałdzie i Giedrzwałd jako taki, no to to jest pytanie o to, że nie wiem,
Może mamusie ich za bardzo dopieszczały, może słały za nich łóżko, może po prostu w ogóle mają dwie lewe ręce do jakichś rzeczy organizacyjnych i lubią tylko bić pianę, albo po prostu, albo kościół został przejęty przez Kiszczaka, tak? I tego rodzaju mamy przywódców, którzy po prostu nie potrafią być przywódcami i wtedy ten globalizm rzeczywiście zmiecie nas z powierzchni ziemi ze względu na tchórzostwo nasze i naszych przywódców. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że tak, oczywiście przede wszystkim modlitwa, ale po drugie czyn, dlatego że musimy my własnymi rękami, własną siłą, własnym sumptem, własną inwencją, rozumem. Ora et labora, to jest stara zasada katolicka, inaczej to jest jakiś kwietycyzm, jakiś w ogóle sentymentalizm, uprawianie jakiś w ogóle i zresztą to jest charakterystyczne, że ludzie, którzy właśnie odrywają się od rzeczywistości, w tej chwili katolicy po prostu biegają od jednego jakiegoś pseudo-objawienia do drugiego jakiegoś pseudo-objawienia, w ogóle no, zajmują się jakimiś, można powiedzieć, niemalże orędziami i wróżbiarstwem. No ja na swoją komórkę codziennie dostaję po jakichś 5 różnych nieskończonych, że tak powiem, słowotoków, jakichś niby objawień, gdzie no po prostu samo gadulstwo, ten sam słowotok po prostu i mówienie o niczym, no to samo to już powinno po prostu katolika jakby otrzeźwić i wskazywać, że się tym nie może zajmować, tylko właśnie musi zająć się walką. No ale ten pacyfizm, ten właśnie internacjonalizm, to oderwanie w ogóle od korzeni, od patriotyzmu, no to właśnie co sobą reprezentuje chociażby ten biedny kardynał Ryś, właśnie nagradzany właśnie za te swoje, że tak powiem, gorliwe służenie i jakby gorliwe niezauważanie tego, co rzeczywiście jest największym zagrożeniem dla życia wiecznego nas, wiernych katolików, tak? No to... No ale to też jest kwestia tego, jaką formację wcześniej otrzymał i skąd wyszedł. A z tego, co wiemy, wyszedł ze środowisk tych właśnie takich bardzo pseudo-uduchowionych, tych takich, nazwijmy to, dzisiaj jest takie modne to zresztą, prawda, charyzmatycznych. No właśnie, więc to jest tak, to świętej pamięci ojciec Huculak mówił o kościele reformowanym po prostu, że żyjemy coraz bardziej w kościele reformowanym, no i przewodzą nam po prostu właśnie ci, jak z czasów protestanckich, ci pseudoreformatorzy, tak, czyli właśnie protestanci, którzy śmieją się z przeszłości, nie rozumiejąc jej, dając jakby wyraz tej swojej ignorancji zupełnej, no i pogrążą nas właśnie poprzez to oddanie nas temu duchowi globalizmu. To odwołuje się tutaj do tego ostatniego cytatu. Polecam także właśnie lekturę tej książki, ponieważ ta lektura książki jest jakby daje możliwość jakby takiego zrozumienia tych procesów, prawda? Jak bardzo ten marksizm nie jest tylko rzeczą, która zaistniała na wschodzie Europy, ale jak bardzo ten marksizm wychodzi z tych wnętrz zepsutego zachodu, tak, który w gruncie rzeczy jest tego zachodu właśnie opartego o cywilizację łacińską. W jaki sposób ten zachód jest nieprawdopodobnie wrogi tym właśnie wszystkim rewolucjonistom i dlaczego oni chcą ten zniszczyć zachód. A jednocześnie ta książka też usystematyzowuje tę wiedzę
i dość szczegółowo odnosi się do chronologii pewnych wydarzeń, że do źródeł historycznych. Miejmy nadzieję, że wrócimy jeszcze do tej książki. Tak, oczywiście, oczywiście, dlatego że tam jest bardzo wiele wątków, tam chociażby karta praw człowieka, różnego rodzaju konwencje międzynarodowe, handel narkotykami i tak dalej, media, więc to wszystko, czym tak naprawdę my żyjemy i co nas dotyczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj Państwa moim gościem był pan Marcin Dybowski, historyk, również publicysta, działacz polityczny, społeczny i przede wszystkim właściciel wydawnictwa Antyka. Dziś rozmawialiśmy o książce Ukryta strona dziejów Epifaniusza i z tego co wiem, autor pracuje nad kolejną częścią tej publikacji. No, autor ukrywa się w ogóle cały czas pod pseudonimem Epifaniusz, nawiązując do takiego z jeszcze starożytności katolickiej, chrześcijańskiej, takiego pisarza, który też opisywał różnego rodzaju herezje i błędy, jakie wtedy w starożytności już pojawiły się. No i ponieważ on chce mieć dostęp do wielu materiałów, do wielu tych rzeczy, to pisze to po prostu pod pseudonimem. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się w takim razie Państwu również. Raz jeszcze Marcin Dybowski i ja, moja skromna osoba Marek Skowroński. Do usłyszenia, do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.